Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Dzisiaj pokażę Wam, jak ustawić wykrywacz, żeby wyciąć na skali dyskryminacji takiego oto pana, znaleziony z tydzień temu na polu horodla, taki gwóźdź kuty. Proszę bardzo. I zobaczcie, jak on się odzywa na pełnym zakresie skali. Czyli w ogóle dyskryminacji nie używam, a później będę eliminował tego gwoździa dyskryminacją i obok gwoździa położę monetę srebrną, żebyście widzieli, że ten gwóźdź w ogóle jest niewidzialny, a sygnał z monety srebrnej będzie widzialny i dobrze słyszalny. Dobra, kładziemy tego oto gwoździa. O, tutaj. I słyszycie, że jest. Dobrze. Jeszcze na samym początku wszystkie nastawy Wam pokażę na wykrywaczu. Od samego początku. Jest już dostrojony. Balans do gruntu, śledzenie. Tutaj widzicie znaczek. Lecimy dalej. Głośność maksymalna wykrywacza. 25. Wchodzimy w ustawienie zaawansowane. Głośność żelaza też jest, patrzcie, 25. Dobra, przechodzimy dalej. Sygnał wiodący 10. Ilość tonów dźwiękowych, skala jest podzielona na 5, żeby ładniej brzmiało. Dyskryminacja, widzicie, nie ma nic wyciętego, pełen zakres skali i wszystkie żelazo jest. Prędkość przemiatania 3. Dobrze, to mamy i jeszcze czułość wykrywacza. Patrzcie, 25. Dobra, i teraz zaczynamy. Zaczynamy nasz test. Jest nasz gwóźdź. Teraz wchodzimy. Dyskryminację i ręcznie powycinamy. Jedna wartość. Minus 16 zostało wycięte. Nadal jest. Minus 12 teraz wycinamy. Już go mniej słychać. Minus 8 zostało wycięte. Już praktycznie go nie słychać. Jeszcze coś czasami się odezwie. Minus 4 wytniemy. Jeszcze coś chrumka. Na zero dyskryminacja. Bardzo blisko, praktycznie dotykam tego gwoździa. Jeszcze coś chrumka czasami. Wytniemy na 4. Powolutku. Jeszcze lubi się odezwać. Na 8. No już praktycznie nie słychać go. Jeszcze wytniemy z 12. No, dla pewności. Dobra, mamy 12 ustawione na dyskryminacji. Patrzcie. I teraz bohaterem drugim tego odcinka będzie taka oto głowa kobiety, 2 złote, 1933 rok, ładne sreberko, położymy sreberko tutaj obok, proszę bardzo, tu jest gwóźdź, a sreberko tutaj sobie wyżej, niech leży, bierzemy wykrywacz i sprawdzamy, czy ten gwóźdź nie będzie maskował nam tego sreberka. Widzicie? Centymetr. Półtora może leży ten gwóźdź obok sreberka. Zdyskryminowaliśmy gwoździa i super słychać monetę. Sprawdzimy, z jakiego zasięgu łapie. W
powietrzu. Ponad 35 cm w powietrzu. I na skali, jak widzicie, ponad 80. Tak wygląda wycinanie takiego jegomościa, gwoździa żelazniaka, żeby kopać sreberka. I nie tylko. Dyskryminacja bardzo dobrze działa w XRC Pro. Pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do Was. Cześć.